Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Często prosicie w komentarzu, żeby robić lekcje z takiego słownictwa użytkowego, codziennego. Takie słówka, które wam się mogą przydać. Więc uwaga, oto dziś będziemy płacić kartą, czy to kredytową, czy to kartą płatniczą. I będziemy płacić na tak zwane zbliżenie lub na PIN, tak? U nas czasami jak płacimy, możemy usłyszeć takie pytanie, że kasjer nas pyta, może być zbliżeniowo, czy też może na PIN. Jak to powiedzieć w języku angielskim? Tak z ciekawości podpytywałem native speakerów przeróżnych, jakby oni to ujęli i oni w ogóle byli zdziwieni, skąd w ogóle takie pytanie, że u nich tego typu pytania się nie zadaje, po prostu ktoś płaci i tyle. Więc wygląda na to, że my jesteśmy jakoś dziwnie przewrażliwieni, nie wiem, boimy się chyba tego zbliżania, stąd może kasjerzy czasami zadają takie pytanie. No ale gdybyśmy mieli szukać różnych zwrotów, które nam się tu przydadzą, to słuchajcie, przede wszystkim musimy wprowadzić dwa zwroty. Pierwszy z nich to jest contactless. Co nam daje przyrostek less? Jeżeli dodajemy less do rzeczownika, to znaczy, że tego czegoś nie ma, tak? Na przykład homeless, to znaczy, że nie ma domu i powstaje przymiotnik bezdomny. I oni mówią contactless, czyli zobaczcie, zupełnie inaczej. I tak się nazywa właśnie tego typu karta. Mamy tu nawet symbol, tak? Taki jakby Wi-Fi. I to jest właśnie symbol, że karta działa na tak zwane zbliżenie. I tego typu karta nazywa się właśnie contactless card. To jest akurat karta płatnicza, nawet tu napisali, uwaga, jest to debit card, ok? Debit. A nie, nic od płacenia, tylko bierzemy słowo debit. Czyli to jest debit card, a może też być credit card. Czyli pełna nazwa tej karty na zbliżenie to jest albo contactless debit card, albo contactless credit card, ok? Czyli pierwsze słówko, jakie dzisiaj się nauczymy, właśnie jeśli chodzi o to zbliżanie, to contactless. No ale w tym momencie, słuchajcie, potrzebujemy czasownika jeszcze, no bo mamy przymiotnik contactless, to jest przymiotnik jaki? Niby zbliżeniowy, a tak naprawdę bezkontaktowy. Ale jakiego czasownika, słuchajcie, użyć? Gdyby kasjer nas poprosił, u nas pewnie by padło hasło proszę zbliżyć kartę, ok? Czyli u nas jest to zbliżanie. Uwaga, tu kolejna różnica. Nie ma żadnego zbliżania w języku angielskim. Oni używają czasownika tap, ok? Nie wiem, czy kojarzycie to słowo. Tap jako rzeczownik, to w kuchni czy w łazience to tak zwany kran, czy też bateria. Natomiast jako czasownik to jest stuknąć, poklepać. Kogoś mogę poklepać na przykład po plecach albo po ramieniu. Także uwaga, kolejna różnica. Oni tej karty nie zbliżają. My mówimy to jakoś tak delikatnie. Proszę zbliżyć kartę. A oni tak trochę jakby brutalnie tap, czyli jakby stuknąć. Please tap your card. Proszę zbliżyć kartę, a dosłownie proszę stuknąć kartą. I tą kartą będziemy stukać, no bo oni stukają o terminal. I teraz jaki wprowadzić tu przyimek? Będzie to przyimek, tutaj przyimek against, jakby przeciwko. Czyli please tap your card against the terminal. I w tym momencie, słuchajcie, dochodzimy do trzech ważnych jakby tych metod zbliżania tej karty. Bo albo możemy rzeczywiście ją zbliżyć. Teraz będzie właśnie ten czasownik tap, czyli stuknąć. Kartę możemy też, słuchajcie, wsadzić do terminala, tak? I wtedy będzie czasownik insert, czyli please insert your card. I teraz dochodzi przyimek into the terminal, do terminala, do środka. Into the terminal. I trzecia metoda to jest tak zwane przejechanie kartą, tak? Wkładamy ją do czytnika i trzeba nią przejechać. I w tym momencie pojawi się czasownik swipe. Please swipe your card. I teraz przyimek through, poprzez. Please swipe your card through the terminal. Także mamy tutaj trzy teraz podstawowe czasowniki, tak? Tap, stuknąć, insert, wsunąć i swipe, przejechać kartą. Za chwilę wkleję wam zdjęcie terminala, gdzie właśnie ładnie pojawiają się te trzy czasowniki. Ok, czyli już wiemy, jak jest płacić poprzez tak zwane zbliżenie, a teraz sobie powiemy co nieco o płaceniu na tak zwany PIN, tak? My oczywiście tutaj robimy długie I, czyli PIN, po angielsku to będzie krótkie I, czyli czytam przez I, czyli PIN. I jest to PIN albo PIN code. I teraz ten tak zwany PIN trzeba, słuchajcie, wprowadzić, tak? I tutaj musimy sobie wprowadzić dwa
czasowniki. Taki oficjalny czasownik to jest enter. Czyli ktoś może nas poprosić, please enter your PIN. Albo please enter your PIN code. Natomiast w języku codziennym, jak zawsze wam mówię, oni uwielbiają frazale. Czyli ten PIN, my pewnie też powiemy inaczej w języku codziennym, na przykład wstukaj PIN, tak? Nie wpisz, tylko nie wprowadź, nie wpisz, tylko wstukaj PIN. I oni właśnie wstukują ten PIN. I jest to frazal punch in. Punch in to jest wstukać. Czyli na przykład ktoś powie, nie wiem, poczekaj, ja muszę wpisać, wstukać PIN, czyli wait a moment, I need to punch in my PIN albo PIN code. I na sam koniec może jeszcze jedno zdanie, podsumowując tę dzisiejszą lekcję, czyli wprowadziliśmy sobie przymiotnik contactless, czyli dosłownie bezkontaktowy. Na przykład contactless payment, tak, to jest metoda płacenia bezkontaktowa u nas na zbliżenie, oraz czasownik zbliżać, czyli tap. I teraz pokażę wam takie jedno ciekawe zdanie, gdzie oba te zwroty są użyte. Mianowicie, I never tap my card as I'm afraid of contactless payments. Tak? I never tap my card as I'm afraid of contactless payments. Zobaczcie, jak ładnie są użyte oba te zwroty. Czyli u nas by wyszło coś takiego, ja nigdy nie zbliżam karty, nie płacę na zbliżenie, jako że boję się, obawiam się czego? Contactless payments, tych wszystkich metod płatności na tak zwane zbliżenie. Okej, okay, tradycyjnie pokażę wam teraz, jak tych niektórych zwrotów używa native speaker. Oto kanał, pan mówi właśnie o płatnościach zbliżeniowych i mówi, że teraz to się stało bardzo modne, mówiąc, że contactless payment is a huge thing at the moment, czyli dosłownie to duża rzecz w tym momencie, posłuchajcie. So contactless payment, this is a huge thing at the moment. Z tym, że za chwilę doda, że jego troszeczkę to przeraża, czy to na pewno idzie w dobrym kierunku, zwłaszcza będzie komentował, że ludzie już płacą nawet zegarkiem, co widać tutaj z tyłu. I teraz co mówi, że dla niego to wszystko jest, właśnie wszystko się tak dzieje jakby z ukrycia. Czy to nie powinno być bardziej przejrzyste? Posłuchajcie. No i tutaj mówi, nie wiem kto podkładał te napisy, myślę, że nie automat, znaczy na pewno nie automat, jakiś widz. No i zastosował pewne inne frazy, inne słownictwo. Pan tutaj mówi, czy nie byłoby lepiej, ale on nie ujął tego tak jak tu, czyli wouldn't it be better, tylko powiedział might it not be better. Bardzo fajnie to ujął. Might it not be better, czy nie byłoby lepiej, if... No i tam były financial transactions were more visible, tak? Czyli te wszystkie płatności, transakcje, żeby były bardziej widoczne, bardziej przejrzyste, a nie less visible, bo za chwilę to doda. Posłuchajcie. It might it not be better that financial transactions were in fact more visible, not less visible. Jeszcze tam dodał in fact, czyli tak właściwie, jeszcze raz. But might it not be better that financial transactions were in fact more visible, not less visible. I za chwilę dawa się przykład płacenia zegarkiem właśnie na zbliżenie. No i właśnie użyję słowa tap, że nawet w komunikacji miejskiej na wejście tam, nie wiem, do metra zbliżamy ten swój zegarek, jest wtedy tap in, żeby wejść w system, a potem tap out of the public transport system. Posłuchajcie. So this is a big thing too. So tapping in and out of the public transport system. So tapping in and out of the public, tam było the public transport system with your watch, tak? Czyli za pomocą twojego zegarka. With your watch. Seems like a strange thing to do. No i dla niego to jest trochę już w ogóle dziwne, żeby płacić właśnie nawet zegarkiem. This seems to be a strange thing to me. Chociaż tam jeszcze chyba coś dodał. Jeszcze raz cofnę. Not less visible. So this is a big thing too. So tapping in and out of the public transport system with your watch seems like a strange thing to do to me. This a strange thing to do to me. Jeszcze raz. Not less visible. So this is a big thing too. So tapping in and out of the public transport system with your watch seems like a strange thing to do to me. This conceals a whole... Dobra. Okej, dzięki. Trzymajcie się.